Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Witam, Tomku. Cześć, witam. Witam. Ponownie w sumie, ponownie. Ponownie. Ale przed kamerą pierwszy raz, więc pierwszy bardzo... Pierwszy raz, dokładnie. Tak. Trzeba zawsze się przywitać z rozmówcą, słuchaj. Tak, tak, dokładnie. Tomku, powiedz mi, oglądałem wasz face to face, oglądałem, jak to wyglądało. No i całkiem dobrze ci tam poszło, trzeba to przyznać. No myślę, że dlatego właśnie, że to nie jest stworzone po prostu na potrzebę, nie? Po prostu tak było, mówiłem jak było, jak jest. I pewnie dlatego, a prawda sama się obroni i myślę, że dużo takich jakichś tutaj argumentów miałem, żeby właśnie wytłumaczyć tę sytuację. I tylko tyle na ten temat myślę, że mogę powiedzieć. No, wreszcie, jak ktoś będzie chciał, to otworzy sobie, puści jeszcze raz albo już oglądał i po prostu wie jak było, nie? Ja mam kilka pytań odnośnie tego, co mówiłeś. Alan się nagrywał, jak ty się przebierałeś? O co chodziło z tym nagraniem? No normalnie ja tam sobie przebieram, Kasia mi przyniosła, ta moja opiekunka, tak jakby tak, co miała nade mną pieczę, tak mówi mi, gdzie mam być, o której godzinie i wszystko mi wysyła adresy. Przyniosła mi stroje i ja się przebierałem w te stroje, przymierzałem, czy by nie były tam do zdjęć, do nagrania za małe spodenki, czy tam, no z koszulki spodenki, tak? No, on wchodzi i nagrywa relacje, tak? Ja tam zażartowałem, co miałem zrobić, że zasłoniłem się jakąś tam bluzeczką i mówię, uuu, Alanik, świntuszku, nie? A widziałem to nagranie, no. No, no sobie żarty zrobiłem, no co miałem zrobić, no ciężko, a tak naprawdę to wypadało po prostu rzucić tą szmatę i w łeb go strzelić, ale ja też no, nie będę robił, żeby gdzieś tam potem mówił, czy gdzieś, że pisali, że jakieś tam jakieś dymy robię w czasie jakichś nagrań, komuś problemy robię, czy coś. To po prostu obróciłem to w żart, tak? On mówi, że nie potrafię gdzieś tam żartować, czy że coś, że spinam się. To gdzie można, gdzie była taka sytuacja, naprawdę no, pokazać przy opinii publicznej, przy ludziach, prawda, na relacji, gdzie on ma tych followersów trochę, pokazać jak koleś w gaciach stoi, czy tam powiedzmy się przebiera, czy ten, to jest słabe, no ale no dobra, no obróciłem w żart i w takim razie kolejny mam argument, żeby powiedzieć, że nie jest tak jak on mówi, że nie umiem, na żartach się nie znam, nie? Słuchaj, ja widziałem to nagranie i ja sobie myślałem, kurde, spotkali się pewnie gdzieś na trailerze czy coś, już sobie tutaj żartują, się pogodzili, a to było zupełnie inaczej niż to wyglądało. No, on cię wziął z zaskoczenia, no, od tyłu. No stary, no, nie dam się, nie, na pewno nie od tyłu, nie Alan, nikt, w ogóle nie, ale po prostu próbował od przodu, od boku, ale tak, ale zadyma jest czujny, jak kurwa lew i oko tygrysa i te sprawy. O kurde i ten. No i tak to było. Tak to było, bo nie gadałem, w ogóle ciężki temat. Ciężki temat. Słuchaj, powiedz mi dalej, nie do końca usłyszałem, o co chodziło z Dominikiem Zadorą. Coś tam też padło na programie. No ja trenuję w klubie MMA Matadors Parter, tam jestem codziennie, ale od wielu lat trenowałem gdzieś tam, przeplatając z boksem, kickboxing z trenerem Witoldem Kostką na Paco Team, teraz Mysłowice, nie Katowice już, trenuję i tam wpadam jeszcze uzupełnić technikę, prawda, i też taki pospinanie z tego parteru gdzieś tak troszkę, chociaż trenerzy z MMA też pilnują, żebym równoważył to na treningach, ale też do trenera Witka podjeżdżam czasami. No i opowiedzieli mi sytuację, że Alan gdzieś tam przygotował się do walki z Zadorą, I przyjechał po melanżu, grubo zmelanżowany czy coś i Zadora po prostu wypieprzył z sali, powiedział, że z nim nie będzie trenował, jeżeli on tak podchodzi do treningów. Ja taką wersję usłyszałem i powiedziałem oficjalnie też przy kamerze tam od kogo i jaka była wersja i nawet nie było nic przeciwko, bo to nie jest tak, że teraz ja kogoś wpieprzam, tylko po prostu zapytałem się, czy mogę powiedzieć takie historie i dostałem pozwolenie, więc w takim razie to jest potwierdzone, że tak było i te osoby to potwierdzą, to nie jest tam, że kogoś wdupczyłem tam na minę czy coś, nie? No. Czyli na podwójnym okazie nigdy na treningi nie przychodzimy? Znaczy, no nie, no nie chodzi o to, tam nie przychodzimy. No, no ja też bywało, że na przykład poimprezowałem i gdzieś nagle na przykład wyszło, że nagle jakaś walka wskoczyła w boksie amatorskim, a nie wiem, za tydzień miało nie być, albo coś tam ktoś się wypadł, albo coś. I też nagle poszedłem zrobić pierwszy trening gdzieś tam po imprezie. Ale to było w ten sposób, a odkąd walczę zawodowo,
to zawsze mam tak, że no, o walce wiem długo, to nie imprezuję, tak, do walki tam, oczywiście, no wiadomo, że tam żarty sobie robię, że tam do walki 5 tygodni piłki, gdzieś tam te piwko otwieram. Wiedziałem, co ty robisz, w ogóle zęby sobie połamiesz. No, ale to wiadomo, no, nie mam, co jeden w tą, czy w tą, to mi szkodzi, no przecież to, ja wiem, że to nie grzyby, nie wyrosną, nie odrosną, ale tam... Co tam przejmować? No tak, wiadomo. Zawsze klawiaturę można wstawić, nie? Alan powiedział, że za walkę z nim, że sobie wstawię dwójkę, więc jak obiecał, to może dołoży się tam połowę. O, i to jest to, mamy sponsora. I jak będzie chciał się pogodzić, to mam, tu mam kartę, taryfę przetargową. Tak, pół zęba wykłada ja i zrobię go dla niego. Bo tak to mi nie przeszkadzało nigdy ani w żadnej sferze mojego życia, ani w gdzieś tam jak z jakimiś kobietami rozmawiałem, podrywałem je. Tak, czy tak z żoną, z którą jestem moją, teraz też no, gdzieś tam jestem z nią, a no, do zęba nie mam, tak. I no w wielu innych sytuacjach mi to nie przeszkadzało, to nie wstydzę, mam to gdzieś, co ludzie mówią, myślą, czy tam wezmę cokolwiek. Dlatego nie robiłem go, nie? No, ja jestem, wiadomo, zawodnikiem sztuk walki, ja żeby wstawić implant, to ten preparat kościotwórczy 3 miesiące przerwy, zanim się tak, przyjmie, tak. Potem implant ileś miesięcy. Ja nie mam czasu, ja muszę się bić, kurczę. Dokładnie. A nie. Czekaj, jakieś implanty, po karierze zrobię, może. Tomku, ja pamiętam, jak jeszcze się zaczynała Gromda, oglądałem wszystkie gale i ty się pojawiałeś i ty zawsze mówisz, że chciałbyś kiedyś wystąpić na Gromdzie, tylko jesteś ciut za mały gabarytowo byłeś. I ty chyba w pewnym momencie sporo tego mięsa też pewnie trochę, nie? Było sporo. Ile? No nie, no ja ważyłem praktycznie, no do ilu, 90 kilo, no to przecież to nie jest sporo, jak ja... No to a ile przytyłeś ten, do ilu? No nie, no 90 kilo, no, tak? A wcześniej ile ważyłeś? Nie, no to ja walczę może w 77, ale, no. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak sobie mówiłem, roztrenowanie, są święta, są, wiadomo, pizza, kebab, coś tam, to 9,2, 90 parę się trzyma, tylko że chodzi o to, że zawodnik mojego wzrostu, jak waży 90 kilo, traci na szybkości, na dynamice, na unikach, na wszystkim, tak? Jak ja ważę 84, to jest idealna teraz waga, nie będę zbijał, bo na co dzień teraz ważę 85. 86-85. Ja zbiję tylko kilogram, nie będę po pierwsze ani osłabiony do walki, bo walczymy w 84. To śniadanie nie zjesz tyle, nie? No przecież kupę zrobię i no, tyle, nie? I nie zjem śniadania. Nie będę ani osłabiony, szybkość, dynamika zostanie moja. Wszystko będzie na plus, tak? Ale Alan też gdzieś tam tyle ponoć waży, gdzieś tam tyle wnosił, więc w takim razie tutaj to po obydwu stronach nie będzie przemęczenia. Tylko że ja walczyłem 10 rund potem po zbijaniu wagi, a teraz 3 po 3 minuty. Dla mnie to jest inny wysiłek zupełnie, wiesz? Chyba mówi. I to jest zupełnie inny wysiłek, Tomku. Ja wiem. Zapasy, nie? Bo ja się posiłowałem już trochę te dwa tygodnie, się posiłowałem. To jest coś innego, co? Tak, no ale... No ja wiem, no ale na przykład też robiłem ostatnio 5 rund po 5 minut, tylko tam powiedzmy było w jakiejś zadaniówki i opaki powiedzieli, że stary, jesteś pospinany? Ja mówię, nie. No co ty gadasz? No nie. Na mnie widocznie tak to działa. Że jestem bardziej właśnie, w boksie właśnie bardzo był mało, dynamiczny byłem. Wolne te rzeczy były, bardziej może pchane nawet czasami. Bo może taką genetykę mam. A właśnie tutaj się okazuje, że robię 5 po 5. Wykładam jakieś zadaniówki, a nie z sparingu. I nagle ja pospinany nie jestem, nie? Myślę, że atut będzie duży dla mnie. Zobaczymy. W ogóle fajnie, że jesteś w tym świecie, bo wniosłeś taką inną energię trochę do niego. Ale w ogóle się dziwię, przecież każdy mówi, że to są freakfighterzy, że to są zabawnie, że to niektórzy też z ludzi mówią to o opinii publicznej, że patologia, że coś tam, że coś tam. Ja nagle przychodzę na konferencję pierwszą wtedy i przeszedłem tylko z jednej strony na drugą i potem słyszę wszyscy, że o, jaki super vibe wprowadził, taki pozytywny, coś tam, ten. Ja mówię, kurde, się dawał, że wszyscy tutaj są, przecież ja sobie robią bekę. Co ty, stary, tu jest spina. A nie, 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 nie ta Tomaszka spina, no chyba, że przed walką albo w walce w ringu, nie. No właśnie to jest zadyma wchodzi, jest poważny, się napieprza. Robimy show. A nie, Tomaszek jest po prostu zabawny, lubi się śmiać, lubi w ogóle ten, nie. O, jest jeszcze inny alter ego, bo Tomaszek jest nudny, smutny i ogląda poważne programy. No to tego nie chcemy. Ale nie, wchodzi nagle biały Hulk, nagle jest śmieszny, zabawny i dusza towarzystwa imprezowa. Ja ten, no jest tych alter ego trochę. Słuchaj, a jak skomentujesz, bo tam rozmawialiście też o tych imprezach u Alana. Jak ty skomentujesz właśnie te imprezy? Nawet dostajesz zaproszenie na jedną z nich chyba, tak? 28 maja. Znaczy, no o ile mówił poważnie, nie? No bo wiadomo, że tak teraz sobie powiedział, że mam przyjść zobaczyć.
Zresztą co to dla mnie przyjść po, w ogóle do Energy, gdzie tam mam rzut beretem. Ja po prostu nie chodzę już długo po imprezach, chyba że gdzieś tam do roboty, gdzieś tam na obsługę jakąś tam pomóc, czy na szatnicę stanę, żeby się nie musieć z ludźmi szarpać ani bić. To niektórzy ludzie wchodzą i mówią, a ty tutaj? A my na co? No przecież ty napierdalasz w chuj. Ja mówię, no i co z tego, że na pracę nie hańbi, sobie kurteczki wieszam. Ale nie wiesz, się szarpać, bić i zrobić. Ale to w ogóle śmieszne, nie? Bo nieraz ludzie pytają, po co tam chodzi, że ja to tak, mogę pogadać z obcymi ludźmi. Ogólnie złamanie rutyny, prawda, tego co codziennie robię, no nie muszę codziennie siedzieć w zakładzie pogrzebowym i w smutku, tak, cały czas wszystko, tam gdzie zawsze sobie człowiek pieniążka dorobi, a przy okazji uzupełni wszystko, a ja tak, żeby chodzić imprezować, to nawet jak byłem na mieście, to może pogadać się z chłopakami, a tylko dlatego z kolegami, ale ja nie imprezuję już od tamtego roku od urodzin. Tak, żeby wyjść na miasto. Urodziny kiedy? W grudniu? W styczniu tamtego roku. A no to już kawał czasu. Tak. A żeby wyjść na imprezę, podęsić, pobawić się? Nie. No. Byłem tam może parę razy, chcę tylko chodzić, pogadać i tyle, ale nawet nie piłem autem, wracałem. Mhm. Tak to do roboty, nie? Tylko na te weekendy. I to też tylko jeden dzień, no bo drugi dzień, no szkoda mi też, na rano mam na zakład do pracy z piątku na sobotę. Czy potem chcę spędzić gdzieś tam z córką i rodziną, z piątku, sobota, niedziela, więc w takim razie nie ma już tego, tak. Ostatnie pytanie, Tomku. Nie denerwują cię takie te uszczypnięcia i przytyki Alana ciągle w twoją stronę, bo ja z nim nagrywałem wywiad chyba 2 dni temu i on mówi, że wiesz, że głupi jak balon, to tamto. Nie bolą cię te jego przytyki? Nie, no nie, po pierwsze może już dorosłem już tak do tego świata, że krytyka nawet ludzi czy kogoś z internetu się śmieje z tego, chyba że byłaby konstruktywna, o to zaraz powiem, tak, to wezmę do siebie, przemyślę, no wyciągnę wnioski, może nawet coś zmienię, prawda, w sobie czy ogólnie cokolwiek w zachowaniu czy ten, ale jeżeli ja mam się smucić, złościć czy nie wiem, myśleć o czymś, że ktoś za klawiatury z drugiej strony mi coś napisze na mój temat, czy nawet jak Alan mi powie w twarz, gdzie wiemy, że jest u nas konflikt, tak? To dlaczego mam być z tego powodu jakkolwiek to odczuwać i do siebie dobrać? Nie biorę, naprawdę. No się śmieję, naprawdę. Czytam niektóre komentarze, ja się śmieję, jak ktoś potrafi mi pocisnąć, ja mówię, Jezu, skąd ci ludzie takie pomysły mają, żeby takie teksty komuś wrzucić, nie? Naprawdę, dziękuję czasami nawet i się śmieję. No, dobra, co Tomku, nie zatrzymuję, bo już jest późno, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Bęk! Pozdrawiam, do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo.